Siemanko widzowie, jedziemy dzisiaj XC300. Ale jest narwany, skubany. Zobaczycie go wizualnie za chwilę. Nie jest jakiś zły. Moc ma, jest ze Szwecji, ma Nikasil. Będziemy dzisiaj jeździć sobie, ale jedziemy w tripa. Jestem ciekaw, jak to będzie ze spalaniem, bo wczoraj coś wyjechałem się. Też nie wiem, może z 1,5 litra zalałem, było bardzo malutko, ale szybko to wychlał. To mi się podoba. Teraz sobie delikatnie wjeżdżam i nie idzie go zmulić. Dobry. Co, lecimy, nie? To jedziemy, szkoda tracić czasu. Już się zaczyna, szybko. Człowiek dobrze z domu nie wyjechał i już jakiś miły pan się trafił. To już ma problem, nie? Niedługo to nigdzie nie będzie można przejechać krosówką, bo każdy będzie miał problem do tego. Ja tam wyjechałem po tą górkę, nie? Przy tych schodkach. Ale to wiesz, bo takie coś się przypierd... to trzeba być już debilem. I ludzie mówią, że to my niszczymy lasy, nie? A widzicie, co się dzieje. Widoczki fajne, nie? Patrzcie tam. Jadę kilka kilometrów dalej i już jestem na takich widokach, że... nawet nie kilka kilometrów, u siebie kurczę, pojadę na jakąś górkę i już mam widoczki, nie? Ale KTM podobnie chodził jak tak uzwładne, jak to przywieźliśmy, bo miał nieszczelność na dyfuzorze przy całym cylindrze i o-ringa też tam nie było, to jak go odpaliłem, to ja mówię, ja pierdziele. No dawaj, próbujemy! Próbujemy, jakiś mini podjazd. Strumyczek. My musimy trakcji szukać wszędzie. Oj, wyrzuciłem sobie bieg, ale... Trakcją i pójdziemy, nie? No tak średniawko to widzę, no ale trzeba zjeżdżać, nie? Powoli. Na dwóch hamulcach i tyle. Boczkiem. O, cyk. Będziemy atakować. Najlepszy chyba będzie ten. Trzeba pierwszy leci. Ja lecę za nim. Będzie gleba. Szybko poszło. Nawet nie dojechaj do podjazdu. Drugie podejście. Chłopie, to jak tu takie bagno, że... Widzowie, patrzcie, co się dzieje. Motor to mi sam zjeżdża po tym badziewiu. Trzeba leci. Ładnie zaga... ale poszedł. Ładnie. Ale już dobrze szło, widzowie, nie? W dół zjeżdżamy. Siemanko. Wjechaliście to? No próbowaliśmy, ale... No jakby tu dobrze pójść ogniem, to byś poszedł chyba. No tu jest wysoko. I co z nią teraz? To tu se zjedziesz w dół. To ja ci go tam rzucę na dół. O kur... No dobra no, mniej więcej. O, na samym dole masz. Próbuj to. Idę właśnie po KTM-a. Od razu mam
Widzowie, pokażę KTM-a z zewnątrz. Miałem wam pokazać wcześniej, ale cały czas jechaliśmy i widzieliście tylko czubek jego nosa. Tak to on wygląda. No i tak, pojechaliśmy, Seba tyle powietrza upuścił, że jechać nie może, bo opona ślizga. Jeszcze ma gumę na wydechy rozdrobconą, że to ja bym nie patrzył na to. Sebę biorą. I co, tym potokiem? Pojechał dzisiaj chyba w głowie. Nie ma innego zjazdu tu? Zachciało mu się potoków, bo ma swoje potoki. No i co? No i co? I trzeba walczyć. W dupie jesteśmy oboje. Czekaj, bo tu kamienie lecą. Mi się wydaje, że ten to powinien być. Dzięki. Chłopaki na Chińczykach, ale ogólnie dawali radę, nie? Nie było tak, że dostawali czy coś. No trzeba to przejechać jakoś, czekaj. Seba? Ja! Ty, ale żeśmy się wie... No już będzie lepiej. No na zdrowy rozum byśmy to przelecieli, no spokojnie. Może teraz nie zjedzie. Motory umyło. No ogólnie no w tamtą stronę musimy jechać, nie? Teoretycznie. No dobry dojazd do domu. Pojeździliśmy. Była mała ekipa. Także trzymajcie się, widzowie, tyle z mojej strony.